chcielibyśmy powrócić do wydarzenia, jakie miało miejsce w niedzielę 21 czerwca. W tym dniu hala stadionu Hershey Center w Mississadze należała do młodych piłkarzy polonijnych, biorących udział w sportowym popołudniu zorganizowanym przez Akademię Piłkarską działającą przy klubie Lakeshore United Soccer Club. Zapraszam na sprawozdanie. Około 70 chłopców i dziewcząt podzielonych na 4 grupy wiekowe uczestniczyło w intensywnych zajęciach pod kierunkiem kilku trenerów. Młodzież prezentująca się w identycznych koszulkach Akademii Piłkarskiej to jednak gracze kilku drużyn polonijnych przybyłych na zaproszenie coraz bardziej popularnej Akademii lub będące już jej członkami. Wyjaśnijmy, że założona blisko 2 lata temu Wyższa Uczelnia Piłkarska jest organizacją non-for-profit, na czele której stoi prezes Piotr Polański, a szefem Rady Nadzorczej jest Bogdan Poprawski. Celem liczącej 100 członków organizacji jest propagowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży polonijnej i zapewnienie podstawowego szkolenia chłopców i dziewcząt od 6 do 16 lat na możliwie najwyższym poziomie. Kilka jej drużyn bierze udział w rozgrywkach tzw. ligi akademickiej na hali, jak i na boiskach w plenerze. Obecnie Akademia jest na etapie nawiązywania kontaktów szkoleniowych i wymiany sportowej z czołowym klubem polskiej ekstraklasy. Natomiast już nawiązano kontakt z Toronto FC, najważniejszym klubem metropolii, biorącym udział w rozgrywkach zawodowej Ligi Ameryki Północnej. Owocem tych starań była właśnie duża polonijna impreza sportowa z udziałem czołowego piłkarza Toronto FC Damiana Perkisa. Dodajmy, że witany serdecznie i ze sportowym respektem Damian urodził się we Francji, jednak posiada polskie korzenie. Jego babcia jest Polką, zaś pradziadek urodził się w Strzyżewku na południu Polski, a do Francji wyemigrował w połowie lat 20. ubiegłego wieku. Choć piłkarz ma polskie obywatelstwo, języka polskiego dopiero się uczy. Jest ojcem 2 dzieci, Palomy i Leandra, które wraz z żoną Pauliną również przybyły na to szczególne spotkanie. Po przywitaniu przez zawodników, trenerów i władze Lakeshore United oraz zrobieniu sobie obowiązkowej pamiątkowej fotografii, Damian, będący jedną z gwiazd Toronto FC, opowiedział w skrócie swą karierę sportową od drugoligowych drużyn francuskich poprzez pierwszoligowy FC Sochaux do znanego klubu hiszpańskiej ekstraklasy Real Betis, w którym zakończył swą karierę europejską. A co oczywiście najbardziej imponujące, Damian, który wystąpił też 3-krotnie w młodzieżowej reprezentacji Francji, w ciągu 3 lat, od 2011 do 2014 roku, rozegrał 14 spotkań w kadrze narodowej Polski, w tym wszystkie 3 mecze grupowe podczas Euro 2012. W trakcie meczu z Rosją nabawił się groźnej kontuzji, która nieomal nie zakończyła się amputacją nogi. Obecnie jest do dyspozycji trenera Nawałki, od którego decyzji zależy oczywiście powrót Damiana do reprezentacji Polski. Darzony przez młodzież podziwem sportowiec przyglądał się przebiegowi treningu prowadzonego przez grupę trenerów Akademii, będących piłkarzami Lakeshore United i szefa szkolenia młodzieży Adriana Mielca. Widząc tak profesjonalnych szkoleniowców, państwo Perkis nie wahali się powierzyć im swoje pociechy, które natychmiast aktywnie włączyły się w pełne ruchu zadania z dziedziny sztuki piłkarskiej. Korzystając z obecności znakomitego piłkarza na polonijnej imprezie sportowej, poprosiliśmy Damiana Perkisa o krótki wywiad dla naszego programu. Rozmowę przeprowadził Bogdan Poprawski, którego związki ze sportem, nie tyle z piłką nożną, lecz lekkoatletyką, były niegdyś bardzo intensywne. Był on bowiem trenerem reprezentacji Kanady w 10 boju w dyscyplinach rzutowych, a jego podopiecznymi byli m.in. brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Seulu w 1988 roku Dave Steen oraz uczestniczący również w olimpiadach w Barcelonie i Atlancie Mike Smith. Dzień dobry Państwu. Mamy przyjemność spotkania się dzisiaj z Damianem Perkisem, byłym reprezentantem Polski w piłce nożnej, który brał udział w Mistrzostwach Europy 2012 i ma dzisiaj wybrał, znalazł trochę czasu dla nas, dla Akademii Piłkarskiej Lakeshore United, żeby się spotkać z młodzieżą i po prostu zamienić kilka zdań, porobić zdjęcia, podpisać koszulki i tak dalej. Witam serdecznie. What do you think about our academy? I think it's a very good project and so many teams, so it's nice with only Polish people. It's good for the children because they learn to play football, but they learn Polish language too, so it's nice. Thank you very much. That's what I wanted to just mention, that our academy is mostly for Polish kids, but
is not just to learn language, but it's also to learn soccer, and it's not too easy. So meeting with Damian is really good. Now, Damian, what do you think of taking part in national team next time? I'm waiting for the coach. Yeah. For the moment, it doesn't call me, so I'm a little bit disappointed. Yeah. Yeah, but it's normal. But I think the most important is working and show him I can come back with the national team. Well, Damian is actually one of the best players in TFC right now. Is presenting fantastic form, and we just hope that coach Adam Nawałka will be able to call him and check him out. Now, the next question is: how do you feel in TFC? I feel good. It's a very good club with infrastructure and training ground very, very, very professional, and the staff is good too. We have some stars, you know, like Jovinko and Altidore and Bradley, but we have all around this player. We have some good player too. So it's nice, and I hope we'll do the playoff, and it will be a great season. In our opinion, Damian is actually one of the best players on the team anyway. So we just hope that this year will be the first time they will make the cut and they will make to the next round. Thank you very much, Damian, and all the best. Thank you. Dziękuję. Na zakończenie swojego krótkiego, pierwszego pobytu wśród młodych polonijnych piłkarzy Damian Perkis cierpliwie i z uśmiechem podpisywał zdjęcia, ulotki i koszulki klubowe, a także naturalnie odbył obowiązkową sesję zdjęciową z pojedynczymi osobami, poszczególnymi grupami piłkarzy Polonijnej Akademii oraz wszystkimi uczestnikami tego wyjątkowego, pełnego wrażeń popołudnia, które dla wielu na długo pozostanie w pamięci.